Zastanawialiście się kiedyś, co na spinning sprawdza się lepiej? Może twarde przynęty, a może bardziej gumy? My zadaliśmy sobie dzisiaj to pytanie i postanowiliśmy, że na nie odpowiemy. Dlatego dzisiaj ja będę łowił tylko i wyłącznie na twarde przynęty, czyli jakieś obrotóweczki, wirujące ogonki, jakieś wahadłówki, a mój towarzysz będzie łowił tylko i wyłącznie na gumy. Jakie będą wyniki i kto to starcie wygra? Zobaczymy. A dzisiaj moim przeciwnikiem będzie nie byle kto, bo Maciek, który na przynęty gumowe naprawdę dobrze, ale to bardzo dobrze łowi. Dzień dobry. Jak myślisz przed zawodami, jaki będzie rezultat starcia? Ja myślę, że może być bardzo wyrównane, ponieważ lachy, obrotówki są też tutaj pieruńsko skuteczne. Widać, że zależy ci na wygranej dzisiaj. Tak jest. Ja namierzę ryby z powietrza. Drony nam niepotrzebne. A partnerem dzisiejszego odcinka jest mój Citroen C5, który się popsuł i dlatego Maciek mnie zabrał na ryby. Na pierwszy rzut leci mepsik, jedyneczka, jedne z najlepszych obrotóweczek jakie są. Zestawik mój dzisiejszy jest bardzo delikatny, mamy tutaj favorite, a rękę malutki kołowrotek Ninja LT2000, plecionka bodajże 006, na przyponie fluorokarbonokoniowy grubości 0,20 i to wszystko w temacie. A dzisiejszy pojedynek będzie na jednej z wód PZW, duża woda zaporowa z ogromnym potencjałem, może coś się uda nawet złowić. Staje piękny świt, bo jest godzina mniej więcej chyba piąta, nie? W pół do szóstej wyjechaliśmy przed czwartą, żeby tu przyjechać. Jak widzicie, bardzo dużo wędkarzy, tu jest duża presja, w ogóle mnóstwo karpiarzy naokoło i drugie tyle osób łowiących z łódek. Lekko nie będzie. Maćkowi to aż mina zrzedła, bo dzisiaj jest czwartek, święto i wszyscy są na rybach. Dlatego nie lubię w święta i w weekendy jeździć na ryby. Szczególnie jak nagrywam filmy. Jestem bardzo ciekaw dzisiejszej rywalizacji, czy uda mi się na obrotówki cokolwiek złowić. No i czy będzie to lepszy wynik niż u Maćka? Oto jest pytanie. Piękny wschód słońca. Czego chcieć więcej? I nawet to, że się nie wyspałem, mi już wcale nie przeszkadza. Okoń. Ale goni. Idę go ściągnąć. Normalnie tak gonił drogicę, że głowa mała. Aż wyskakiwała z wody cały czas. Powiem wam, że jest tutaj szansa ściągnąć okonia. No i mamy pierwszego. Jak to się nie liczy? No dobra, to jeszcze się nie liczy. To był trening, bo Maciek jeszcze nie zaczął łowić. Już jestem pozytywnie nastawiony. Wiem, że mam szansę dzisiaj cokolwiek złowić. Maciek się będzie głowił, czy założyć główkę net, czy łowić z opadu, czy łowić z toni, czy może na leżaka z dna. On się musi głowić dzisiaj, czy jaskółki, czy to, czy tamto, a ja po prostu rzucam i ściągam. Dobra, Maciek, ja rozgrzewkę już zrobiłem. Okonia złapałem. Jesteś już gotowy? Gotowy. Czas zacząć oficjalną część dzisiejszego odcinka, czyli pojedynek. A zasady naszych zawodów były dość proste. Liczyła się ogólna liczba złowionych ryb bez podziału na gatunki, bez specjalnej punktacji, bez liczenia wymiaru i wagi ryb. A wy, żebyście lepiej widzieli, jaki jest aktualny wynik, to po lewej stronie będą moje złowione ryby, a po prawej stronie będą ryby złowione przez Maćka. Zobaczcie, jak on prowadzi tą przynętę. Pik, 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 pik. Dzisiaj mam przeciwnika, powiem wam, mocnego. Była tak, ale się nie wpiął. Byłby pierwszy, kurde. Wyszedłbym na prowadzenie. Póki co te ryby są ewidentnie w toni, bo przy powierzchni pławiają się, ganiają drobnice, więc na razie moja obrotówka to bardzo dobry wybór. Ale nie możemy mówić głośno, żeby Maciek nie słyszał, że są w toni. Ale myślę, że on to doskonale wie i widzi. Ale nie mówmy tego głośno. Nie ma fal. Maciek, zobacz jak to jest. Wiatru nie ma, fale są. I o co to tu chodzi? Nie, to się wydaje, że tu rekin jakiś zaatakował. I takie fale przyszły. Maciek miał piękne branie, ale nie zameldowało się nic. No jaka szkoda. Uprzejmości zostawiliśmy w aucie, tak? Tu już nie ma kolegów na rybach. Tu już jest pojedynek. Zmieniamy miejsce. Maciek stwierdził, że idziemy na jego bankówkę, która jest nieopodal, więc ruszamy. Całe szczęście, że posłuchałem Maćka i założyłem wodery, bo już bym miał całe spodnie i buty mokre, bo jest strasznie dużo rosy. Niby są takie upały, ale zobaczcie, od wody strasznie, ale to strasznie. Rosa się zbiera. Mamy fajne miejsce koło korzenia. Maciek powiedział, że dobre miejsce, więc mu zaufam. 1-0. Mamy okonia. Rozmiar, sami widzicie, paluszek. Ale całą kotwicę zjadł.
O kurde. To był bardzo szybki, dobry rzut. I teraz gdzie ona spadła? Tu gdzieś. Dobra, widzę ją. Czyli mówisz, że się wiążesz? Jaka mu szkoda. O! Kurde, zahaczyłem o gałązkę i strzeliło. Zobaczcie, kto to tu idzie. Maciek, co się stało? Śmiałeś się ze mnie, że zerwałem i co? I utytrało się. Karma wróciła, karma wróciła. U mnie zmiana przynęty na takiego oto wariata z wirującym ogonkiem i zobaczymy teraz rezultaty. Ta przynęta już pięknie leci, na takim delikatnym zestawie to już naprawdę można rzucić. No razi trochę to słońce, powiem ci, razi. Dobrze jest mieć okulary, nie? No, dobrze jest mieć okulary. Jak myślicie, mam? No nie mam. Zostały u partnera dzisiejszego odcinka, czyli w Citroenie C5. Mam? Nie. Ej, no Maciek, bo ty mi przeszkadzasz w łowieniu ryb. Mamy drugą sztukę, widzowie. Oj, to ładnie bardzo. No, powiem ci, że lepszy niż poprzedni. Ładny. No co tu dużo mówić, wyrafinowanie, spokój, doświadczenie, odpowiednia taktyka, podejście. To wszystko, czego dzisiaj nie mam, ale mam szczęście. Taki rozmiar już naprawdę wydaje mi się, że fajny. No, także pięknie, pięknie. 2-0 dla mnie, a okoń wraca do wody. Pium, poszedł. Niestety misja ratunkowa naszej przynęty się nie udała. Z racji, że tutaj jest ciężki teren i bardzo łatwo stracić przynętę, to zawiążę moją najtańszą obrotówkę i nawet nie zakładam agrafki. Wiem, że się trochę skręci, ale szkoda mi, bo mam takie agrafki same, wiecie, takie rękodzieło, takie naprawdę top of the top. A jak tu jest patyk na patyku, to szkoda to tracić, więc samą obrotówkę tak zawiążę. A kurde, no nie zaliczony. A spadł mi już tutaj, jak włączałem GoPro. Trzy zero. Zaliczony. Drodzy Państwo, trzecia rybka dzisiaj. Bardzo fajny okoń. I tym razem poczekałem, aż opadnie obrotówka do dna, a tam jest naprawdę głęboko i on bardziej tak, no nie był przy powierzchni, tylko uderzył mi bliżej dna. Siup. Maciek złowił pierwszą dzisiaj rybę. Jest to szczupaczek. Mały update tego, co się wydarzyło. Zerwałem obrotówkę, a Maciek złowił szczupaczka. Maciek, zademonstruj tylko tak widzom, jakiej były wielkości, tak, tak rozmiarowo. Tak. Taki był. Co jest grane? Patrzcie się, co on tutaj wyprawia, nie? Ale powiem ci, że jakbyś chciał złowić dwa takie szczupaki, to byś pewnie tydzień chodził. Ale biedle. Ale dwa. Ale dwa? Dwa jest. Kurde, no goni mnie. Jeszcze jeden wirujący ogonek został w moim ekwipunku, więc go zakładamy, bo to fajne, fajne. Ładnie to pracuje. Może tego nie zerwiemy. W ogóle zabawna sytuacja, bo tutaj są żeremie bobra, w których mieszka bóbr aktualnie, bo co chwilę coś tam się pluska. I najdziwniejsze tym wszystkim jest to, że te bobry od czasu do czasu wydają takie dźwięki, że ty myślałem, że to jakieś małe dziecko, jakoś tak... Ja nie spodziewałem się, że bóbr w ogóle takie dźwięki wydaje. A jakie ma wydawać? Yo, 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 madafaka, jestem bóbr. Tak powinien gadać. Albo trzymaj, zobacz jakie mam ząbki. I jesteśmy po jakichś 2 godzinach łowienia. Na razie wynik 3-2 dla mnie, he. Więcej zerwaliśmy przynęt niż złowiliśmy okoni. Coś tu się działo, drobnicy są tysiące, miliony. Jakieś ataki okonia są, ale jak na razie same palczaki, niestety. Zmieniliśmy troszkę miejscówkę, troszkę dalej poszliśmy, no i działamy, no bo nie ukrywamy, że chcielibyśmy coś dzisiaj ładniejszego złowić, no. Maciek, zobaczcie, jaki przygotowany. Cały czas łowi, łowi i łowi. I nic nie może złowić. Na co dzisiaj najwięcej brań było? Na
gumę. Na gumę. Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź. Zobaczcie, co za gość, co za gość. Zobaczcie, kto tu przyjechał razem z wiatrem. Tak jest, dzień dobry, mamy kolejnego zawodnika dzisiaj. A ja w ogóle zmieniłem przynętę i teraz mamy wahadówkę. Znaczy się byłem zmuszony zmienić, bo zerwałem. Niestety, ale wiecie, ta plecionka i to wszystko jest tak delikatne, że no niestety to strzela, no. Co tu dużo oszukiwać, jak zaczepicie o jakieś patyczki, o jakieś chaszcze, no to zaraz to się zrywa. To nie jest zestaw, wiecie, szczupakowy, mocny, gdzie można faktycznie coś tam z tej wody wyciągnąć. Jak widzicie, wahadówka się pięknie obraca w wodzie. Fajnie to wygląda i działamy. Teraz mam całkiem fajne miejsce. Jak widzicie, tutaj jest kępa zielska. Kończy się kępa zielska i od razu jest taki ostry spadek na głębiny. Także jest to bardzo fajne miejsce. Tutaj nad tym zielskim często pływa drobnica i te okonie z tej głębiny wychodzą. Myślę, że po prostu trzeba przy powierzchni prowadzić i jak jakiś okoń ma wystrzelić, to wystrzeli z tych głębin. Jaka ryba, jak? Ryby miałeś? No i to fajną. Ale chyba to był leszcz, tak mi się wydaje. Leszcz to ją zaciął. Strasznie dużo ludzi tutaj pływa łódkami. Naprawdę, bardzo dużo. Nie wiem, czy to będzie widać, ale to właśnie za tymi trzpiotami przypływają tutaj te wszystkie okonie. No coś będzie widać, uciekają maluszki. Gdzie ty mnie prowadzisz, chłopie? Ty to się chyba z Maćkiem umówiłeś i po prostu ty mnie od wody odciągasz, a on łowi. O! No to te! Te! To te! No co? No, no to... A ja miałem mówić, że on mi też wyszedł, a on wyszedł i nagle strzelił. Ja pierdyle, no i dalej jest 3-3. W tych spadniętych Maciek też jest chyba 3-3, nie? 3-3 jest wyjętych i 3-3 w spadniętych. Wyrównany pojedynek. Wyrównany pojedynek. Jesteśmy obydwoje tak samo fatalni. Jaki strzał był. Powtórzył, nie trafił. No ja pier... No i co, siedzisz? Ty trzeci raz powtórzył. Nie spadniesz. Nie spadnie. Nie spadnie. O kur... Przygiął tą wędeczkę, co? Dotknąć. Jest. 4-3. Dotknąłem. Jest zaliczony, koniec, kropka. War. Jest. 4-3. Zaliczony, koniec, kropka. Dobra, i wiecie co, chyba zacznę używać podbieraka jednak, bo to są jaja, nie? Ja pierdzielę. Cztery okonie mi biły w wahadówkę i żaden się nie zapiął. Dzisiaj zerwałem więcej przynęt i złowiłem okoni, także nieźle, nieźle. Idziemy na kolejną miejscówkę, bo niestety, ale nic się nie dzieje. Przed chwilą podpłynęły chłopaki, no i też u nich bardzo słabo. Na razie nie połowiliśmy za bardzo. Nie da się ukryć, że nasz wynik jest mierny. Ale chciałbym tylko przypomnieć, Maciek, że prowadzę 4-3. Ale to mnie tak nie cieszy, jak to, co właśnie znalazłem w wodzie. Dziękuję, piękny wobler. We dwóch żeście przeszli i żaden nie zauważył. No i piękny woblerek, elegancki taki. Ja cię kręcę. Pokaż go. A żeby ci tak upadł. Nie no, dotknięty to już zaliczony. Dotknięty. No złowił, 4-4. Ja cię kręcę. Tragedia. Zakładam na obrotówkę, dosyć dużą. Tamta zerówka chyba była za mała. Potem założyłem wahadówkę, ale wahadówka średnio pracowała. I stwierdziłem, że taką wahadówką to ja nie wygram tych zawodów, tego challenge'u, więc zakładamy obrotówę. Kręci się? Kręci się. Maciek, to jest twój koniec. Czy jesteś gotowy na przegraną? Oczywiście. Tak jest. Wiedziałem, że to trzeba zrobić. Jeszcze może spać. Nie spadnie. Nie spadnie. Nie wciąłeś dobrze. A nie wciąłem, tak. Chodź tu. Nie no, ja to już... Wypisie. Nie. Najgorzej. Jest. 5-4. Tararara. Nie to wiesz, żebyście ci źle życzyli. No ja wiem, że wy jesteście koledzy.
Piękny okoń. No już taki, powiem wam, fajny. Już coś było czuć. Klasa. Wypuszczamy go i łowimy dalej. Jakieś 4 godziny zawodów za nami, wygrywam 5-4. Czy czujesz presję? Czy jednak na spokojnie jeszcze mnie rozpracujesz? Nie, na spokojnie jeszcze. A jak wygrasz, to wygrasz. To będą gratulacje. Ostatnio wygrałem w metodzie gruntowej, dzisiaj wygram na spinning. Tyle przypadków, no dawno nie było u mnie na kanale i szczęścia. Oho, fajna miejscówka. Podoba mi się. Ludzi mnóstwo, łódka za łódką. Tak to właśnie wygląda, ale chociaż tutaj jest woda przepięknie czysta. Szedłem sobie tyle od brzegu, zobaczcie. Może coś się tutaj uwieści. Kurde! Był. Tak dobra miejscówka, że nawet ryby nie wiedzą. No fakt, fakt. Nie no, co chwilę zaczepiamy o te glony, bo wszędzie to zielsko rośnie. Ale chociaż powiem wam, że dzisiaj jest cieplutko, a ma być dopiero ciepło, ma być 31 stopni. Więc chociaż stojąc po pas, jest mi bardzo dobrze i komfortowo. Chłodniutko, chłodzę się, więc mi się tu bardzo podoba. Ujęcie podwodne macie za 3, 2, 1, puch. O, jest ryba. O, fajnie, że sobie idziemy. Spadnie. Nie, spadnie. Pięknie. 6-4, zaliczony. Dobra, to teraz zrobimy trochę. Dobra, poszedł. Jak tam sędzia zawodów? Bardzo dobrze. Staramy się cały czas. Podobno złowiłeś okonia, czy to prawda? Tak, a tą przynętę to jest Spintech. Adasia, główka 40 gram, wędka do 6. Ale ma trochę zapasu. Patrzcie się, jakie ładne spinmady. Ile chcesz za to? 15-30 mogę dać za wszystkie. I woda z lodowca. mocny gaz? Delikatny gaz. Delikatny gaz. Patrzcie się, jakie ma, kurde, spinmady. Ile to ma? 4? Kur... Ale ten jest... Nie, ten nie jest, chcesz mi jednego dać? Ja na twoim miejscu bym tego zajebisty wyrzucił, bo ma ogonek krzywo. Ale powiem wam, że no czerwony. Siadałoby na to. No. I właśnie wybiła godzina 10:30 i już jesteśmy w półmetku, nawet dalej niż na półmetku naszych dzisiejszych zmagań. Na razie prowadzę 6-4, także obrotóweczki się troszkę lepiej spisywały, aczkolwiek bardzo dużo ryb nam spadło. Ja zostaję cały czas przy obrotówkach, idziemy na kolejne miejscówki, już jest z 28 stopni, 27 na pewno, dzisiaj ma być ponad 30, ale to około 15. Maciek zabiera ze sobą drugą wędeczkę, a jaką to już wam mówię. Maciej stwierdził, że zabiera wędeczkę na białoryb. Zobaczcie, jakie małe pyrpetki. No w sumie to dalej są gumy. I co, i to się będzie dalej liczyło? Tak. Czy to już białoryb jest, czy to już się nie liczy? No, ja o konia też mogę tym złowić. Znaczy nie mogę, no tak, w sumie nie, to w sumie to dalej jest guma. Sędzia. Nie możesz złowić na to konia, bo to jest przynęta pod białoryb. Ale my umawialiśmy się na ryby, nie na okonie. Czyli co, jak złowi z dręgi płotki, to też będzie w tym challenge'u wygrywał? No, niestety, ale nie zgadzam się jako sędzia. Kto go sędzią mianował? Kto to jest w ogóle? Chłopaki, twoi koledzy to przy tamtym aucie stoją, co ty tu? Patrzcie, jak wysoko. Dawaj, malina. Ciągniesz, malina! Firmowe paliwo. Ja wam powiem tylko tyle. W końcu są tataraki. A tam, gdzie tataraki, tam pływają bydlaki. Chłopaki wzięli ze sobą zestawy na białoryb. O, i takie wzdręgi łowią. Tak jest. Proszę państwa, mamy to... rybka, która utwierdzi mnie na fotelu zwycięzcy. Okej, no. Siu, bidubidubi, dance, dance. Rybka się wypięła. Prezentuje się następująco. Fajny już taki, no nie wiem, czy nie największy dzisiaj, aczkolwiek taki podobny rozmiar. Pięknie. Uhu. Wcześniej próbowałem wypuścić rybę
i nagrać to spod wody, ale niestety wyskoczyła mi. Może teraz się uda. I ogólnie, żeby go dopaść, to rzuciłem tak, że rzuciłem na wprost, daleko. Pozwoliłem, żeby obrotówka opadła do samego dna, bo tu jest głęboko, tam będzie ze 6-7 metrów, bo dosyć długo to wszystko opada, bo tam jest taki spadek. Tu jest płytko, około 1,5 metra i potem jest taki ostry spadek i nas z tego spadku strzelił. Tudum! Tutaj ogólnie jest bardzo ciekawa miejscówka tataraczki. Jak widzicie, takie krzaki z 1,5 metra, tak z 5 metrów od brzegu, z 1,5 metra wody jest, a potem taki spadek. Tutaj mogą naprawdę fajne ryby wypływać z tych głębin. I nawet można tu piękne wzdręgi połowić, okonie. Tu to bym się wszystkiego spodziewał. Fajna, fajna miejscówka. Idę do chłopaków, bo mnie mocno wyprzedzili. Maciek złowił przed chwilą taką w miarę wzdręgę. Dopiero pierwszą na razie na białoryb. Zobaczymy dalej, co się będzie działo. I jest kolejny. Mamy to. Up. Dobra, wypad. Ale jest zaliczony. 8. Jest pięknie. Mamy kolejnego wariata. Ryba dotknięta. Dotknięta. Zaliczona. Zaliczona. Już powoli się robi naprawdę ciepło, bo zaczynam czuć wilgoć w woderach. I to nie dlatego, że przepuszczają wodę. One ogólnie są oddychające. Nie przepuszczają wody, ale po prostu zwyczajnie się spociłem. Tak jak wcześniej mówiłem, dzisiaj ma być ponad 30 stopni, koło 15. Więc powolutku, powolutku robi się patelnia. Kolejny. No co ci będę, Maciek, mówił, no. Dzisiaj obrotówki chyba lepsze. Zdecydowanie. Taki oto maluszek. No dzisiaj ewidentnie obrotówki się lepiej sprawdzają. Siup. Poszedł sobie. Proszę pana, udało mi się dołowić 3 okonie i mam wynik 9. A u ciebie jak? 2 wzdręgi. 2 wzdręgi. To można powiedzieć, że jest 9-6. Jednak widzicie, dzisiaj obrotóweczki lepiej się sprawdzają. I to już nie chodzi o to, który z nas lepiej łowi czy coś, bo po prostu mamy dwie różne przynęty. Ja mam o wiele prostsze łowienie niż Maciek, bo ja po prostu rzucam, ściągam i wydaje mi się, że na takie słoneczne dni jak dzisiaj taka obrotóweczka właśnie jest o wiele, wiele bardziej skuteczna. Natomiast na jesień, kiedy okonia już są bardziej przyklejone do dna, to ja raczej nie miałbym szans. Maciek z opadu by mi złoił tyłek. 30 stopni, a oni mnie po takich wertepach każą chodzić. Ładna jest woda. No, stąd widać. Już prawie doszliśmy do miejscówki. No i dobra miejscówka. W pierwszym rzucie chodzi rybeńko. Dziesiąty zaliczony. Ta-dam. Płyń sobie, wariaciku. Ale maluszek, taka duża obrotówka, a on w sumie malutki. I nadszedł czas na podsumowanie dzisiejszego challenge'u. Ja, łowiący na obrotówki, zaliczyłem dzisiaj 10 okoń. Natomiast Maciek, który łowił dzisiaj na gumy, złowił, a zresztą co ja będę mówił, sam wam powie. Okoni jakieś 5-6 i jakieś wzdręgi. Tak więc generalnie dzisiaj blachy wygrywają i to muszę przyznać niestety Krystianowi. Także jak widzieliście, dzisiaj lepsze okazały się być obrotówki i blachy, a to głównie dlatego, bo chyba taka pogoda słoneczna, jest środek lata. Mam wrażenie, że gdybyśmy łowili z wiosny albo na jesieni, to pobiłby mnie na pewno, bo okonie byłyby bliżej dna. I co mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że to nie chodziło wcale o moje umiejętności, tylko po prostu o przynętę i że mogłem w sposób łatwiejszy dotrzeć do tych okoni, które dzisiaj były w domu. Mam nadzieję, że taki pojedynek wam się podobał. Mam nadzieję, że byliście ciekawi, jaka przynęta będzie dzisiaj lepsza. No i zdecydowanie wygrał obrotówki, wahadłówki i wirujące ogonki. I Maciek tutaj dodaje, że następnym razem zmierzymy się w spławiku. Oj, będzie się działo!